Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek turystycznego autobusu symulacji. Zauważyłem, że pierwszy odcinek cieszy się w miarę dużą oglądalnością jak na mój kanał, więc zachęca mnie to do grania dalej. Zresztą w sumie ta gra też mnie ciekawi, jak będzie się dalej grało. Jakby to powiedzieć, mój obserwator stalowy rzucił pomysł, żeby rozdzielczość niższą ustawić, że wtedy powinno być płynniej. Trochę się pobawiłem tam Full HD i szczerze powiedziawszy jakiejś dużej różnicy nie zauważyłem, tak na moje oko, więc wróciłem do starych ustawień. Też w międzyczasie na innym sejwie sobie pojeździłem po okolicy i zauważyłem jakieś kontenery z różnymi fajnymi rzeczami, do którego pojedziemy i powiem, o co mi chodzi, ale na razie idźmy po pracownika może nowego. Gdzieś tu mamy kolejny pokój. A tutaj tworzymy rynek pracy. Kierowca mi potrzeba raczej. Czy się mylę? A nie, rynek pracy, kurde. Ahmed Hacker. No dobra. Kogo ja mam tu wziąć? Dobra, biorę pierwszego z góry. W sumie są takie opisy, czy oni się charakteryzują. Widzę, że 1300 euro są. Chcę mieć kasy. 13 na 100, co to jest? Są za, znaczy gwiazdki. Tego już nie wyjaśniają. Rzetelność pracownika, no to kumam, ale co, im więcej gwiazdek, tym lepszy, droższy, nie wiem. Tak czy siak, wezmę go. Przyjął. Twój nowy pracownik będzie jutro. I znowu możemy iść do kalendarza. Przyspieszymy czas. A które jest? 7. 24 godziny. Aha, czyli wystarczy na zegar. Czyli jak? Tak. Powiedzmy, niech będzie teraz 10. Ciekawe, czy wystarczy. Przyjechał twój nowy pracownik. Jest dostępny. Nowe zlecenia. I super. Nowe zlecenia to my na faksie? Tak. Nowe zlecenie. Krótka trasa. 500 euro. Weźmy. I teraz do tablicy korkowej. Jest. Jak ja to wszystko zapamiętam. W harmonogramie, dobra. Naciśnij X. I co? Mam jego wybrać? Tak? Pierwszy pracownik. Otwórz kalendarz, przeskocz 2 dni. Mamy 8, czyli co tutaj? Tak. Zlecenie zostało ukończone pomyślnie przez twojego pracownika. Teraz otwórz zarządzanie flotą menu pojazdu. Kuźwa, gdzie mam menu pojazdu? Umowy.
To są zlecenia. Pojazd. Twój pracownik używał pojazdu przy poprzednim zleceniu. Kliknij na pole, aby przypisać pojazd do siebie. My God. Ciekawe, ile czasu minie, zanim ja to zapamiętam wszystko. Jak będę grał regularnie, to pewnie zapamiętam. Jak nie będę grał, to nie zapamiętam. Logika. Są tutaj zlecenia stałe, stale się powtarzające. Są one oznaczone specjalnym symbolem. Nowe. Okej, czyli znak nieskończoności to jest coś takiego. Otwórz harmonogram. Przypiszemy do siebie, tak? Pyk. Man Lion. Okej. I otwórz kalendarz. Jest. O 13 ruszamy. Dobra. Wreszcie będzie okazja pojechać. Gdzieś. Tyryry. A, tak a propos. Mogę zajrzeć do warsztatu. Tam ciekawe rzeczy są. Normalnie. Mapa. Wskazówka jakaś. Do plaży. Widziałem, że kasiora była gdzieś. O. 1000 euro sobie leży, proszę bardzo. Starczy się tylko schylić. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś była jakaś kasa tutaj. Ale tak jak patrzę po tych asetach czy tym, to bym, jakbym nie wiedział, to bym pomyślał, że to Playway wydał i jakaś polska grupa programistów to pisała, na przykład to, co Tchifa robiła, albo może tego House Flippera. Naprawa autobusu wyłączona. Aha, dobra. Jeszcze w tym samouczku, więc nie mogę. A tu generalnie jak będę miał pracownika, mechanika, to będę tu wjeżdżał i on będzie naprawiał, co postawię, czyli na przykład mojego mana pięknego. I zastanawiam się, dlaczego kamera zmieniła położenie. Bo na pewno tak blisko nie miałem. Ale lipa. Trzeba za każdym razem ustawiać, czy co? Zauważyłem, że warto trochę w prawo się przesunąć. Można się spojrzeć trochę do dołu. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Lusterko widać, wszystko widać. Dobra, nie denerwuj mnie. Wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę za bardzo... no. Otoczenie demolował. Jedź. No chociaż teraz tak jak jadę, to w mniejszym trybie rozdzielczości chyba mniej rwał obraz, no ale dobra. Ustawiłem jak ustawiłem. Niby w 4K, chociaż wątpię, żeby to było 4K. Tak w ogóle mam takie wrażenie, jakby ta gra na starej konsole w ogóle nie wyszła. Bo tak mi się wydaje. Dobra.
skręcamy w lewusia, nikogo nie ma. No, tutaj już się pokaz slajdu zaczyna. No to wina jest czystych pasażerów raczej. To każdy pasażer jest oddzielnie traktowany jako, nie wiem, postać. Bo każdy musi oczywiście wejść i usiąść. Niektórzy mają telefon, niektórzy nie mają. Bracia i siostry wchodzą, bo się powtarzają. Dobra, nie patrzę na nich, bo się pożygam. Chętnie bym się na myjnie przejechał. Widziałem, że są myjnie gdzieś. Usiadać. Dobra, wygląda, że wszyscy są. To ruszamy. Pewnie na lotnisko. Trasą, którą już pewnie jechałem. No ale cóż. Pojedziemy jeszcze raz. Widziałem, że jest jakaś opcja z tempomatem, ale nie potrafię jej włączyć. Tempomat by była dobra sprawa. Bym nie musiał tego gazu cały czas trzymać. Tylko muszę wykminić, jak ją włączyć. W ogóle zapomniałem, miałem mysz i klawiaturę podłączyć, zobaczyć, czy działa w tej grze. Ale zapomniałem. A teraz powiedzmy szczerze, nie chcę mi się szukać myszy i klawiatury. Mam przy kompie komplet myszy i klawiatury, ale nie będę teraz odpinał. Raczej. O, chyba jednak nie na lotnisko. Bo lotnisko jest po lewej. Czyli jakąś nową miejscówkę obadamy. Dobra, jak można do 90 lecieć, to czemu nie? W sumie widzę też, stację benzynową też nie korzystałem ani razu jeszcze. Tutaj do 60. Są jakieś prace budowlane. Tutaj 40. W sumie to nawet nie wiem, czy to jakoś ganiają załamanie przepisów. Na pewno są w jakichś tam miejscach fotoradary, ale tylko to widziałem. A tak to nie. Sklep z narzędziami. O. Sklep z narzędziami się przyda, jak dom sobie kupię i wtedy mogę sobie go umeblować i pozmieniać wystrój. W zależności co będę chciał zmienić, to muszę odkryć sklep meblowy, sklep właśnie z narzędziami i coś jeszcze, nie pamiętam, czy kafelki wymagały na sklepu narzędziowego, czy meblowego. Ale fajnie, że można sobie też właśnie jakieś mieszkania kupować i sobie je urządzać. Naprawdę pomysłów w tej grze mieli kupę. Tylko mogliby z optymalizacją popracować i chyba zahaczyłem o znak tego, co słyszałem. Ale nic to. Ciekawe, czy w ogóle na tej wyspie kiedykolwiek deszcz pada. Czy tylko jest zawsze słońce i tyle. Dobra, mam nadzieję, że kolega w lewo skręca. A my tu mamy przystaneczek.
to skorzystajmy. Zobaczmy, jak tam naród wsiada, a nikt nie wysiada? Serio? No i fajne jest to, że właśnie każda osoba wsiada. Z tym, że jak widać, część ludzi nie wsiadła, bo nie ma miejsca. No cóż. Dziwnie się ten tłum zachowuje. Dwóch w podłogę weszło. No dobra. Zintegrowali się z chodnikiem. To jadę sobie. Potem będę musiał te miejsca podwiedzać, żeby na przykład ta restauracja przede mną i tam po lewej zaczęła działać, to muszę wyjść i ją zmacać sam jakby. Na razie jest wyszarzona. Każda taka restauracja, hotel jakby zwiększa zadowolenie turystów i chyba zwiększa, nie wiem, ich ilość. Kurde, ale ciężko się pod górę jedzie. Mam nadzieję, że nie zahaczę w kolegę. Tu mamy hotel po lewej. Też go nie zahaczę, nie odhaczę, bo musiałbym wyjść. A tu po prawej to nie wiem, co jest zasadniczo. Telewizja? O, sklep z elektroniką, właśnie. To też do umeblowania mieszkania się przyda. Czyli poza odcinkiem sobie tu przyjadę bryką i pozwiedzam. Zdobywamy też, tu sklep z rowerami jest. Zdobywamy tutaj jakby doświadczenie, które, nie wiem, myślałem, że to jest skilla czy coś, rozwijamy. No po prostu zaznaczamy na mapie jakieś miejsca, które odkryliśmy i możemy sobie wybrać to miejsce właśnie do szybkiej podróży. Czyli zaznaczyć sobie gdzieś tam na drugiej końcu mapy jakiś sklep czy coś i się szybko do niego przemieszczać w daną część mapy. Po prawej mamy kasyno, tam chyba jest punkt jakby widokowy, czy zdjęcia jakieś można robić. Jeszcze nie odkryłem, jak robić takie zdjęcia. Może się kiedyś dowiem. Po prostu jakby znaczek aparatu fotograficznego się pokazuje. Coś tam można zrobić. Jakąś akcję. Ale nie odkryłem jak. Znaczy no... Przypuszczam, że jak jest aparat fotograficzny, to się zdjęcie robi, ale... Nie zauważyłem, żebym miał jakiś aparat przy sobie. Tak więc nie wiem. 40 na godzinę, dobra, wbijam na chama. Co mi tam? Przepiękny pokaz slajdów. No ale przynajmniej da się tym busem kierować. W symulacji autobusu tam bus. Simulator 21, czy jakoś tak? Tam to fruwa ten autobus, to przynajmniej pomimo spadków klatek jest jakaś przyjemność z prowadzenia tego mana. Samochodem w tej grze się słabo jeździ, ale autobusiki są spoko. Się mi podoba. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić, że one dosyć szerokie są. Jakoś zdarza mi się prawą stroną zawadzać. Gdyż jestem ułomny w prowadzeniu jeszcze. O. Czyli ich na lotnisko jednak wiozę. Okej.
czy zabrałem ich z dwóch przystanków. Nie, nie wiozę ich na lotnisko. Taka porąbana ta. Czy muszę przez te rondo zawracać, żeby wjechać tam z powrotem. Nie wiem, kto to projektował, ale... ale jakoś tak jest. Że muszę tutaj nawrotkę zrobić. Z przepięknym widokiem na lotnisko, gdzie obraz mi skacze. Kurde. Muszę jednak ustawić tą niższą rozdzielczość i zobaczyć. Bo wydaje mi się, że na tej niższej jednak tak nie skakało. Myślałem, że nie ma różnicy, ale... ale raczej chyba jest. Stalowy chyba nie kłamał. Dobra, my tu w prawo. Oczywiście za ostro wszedłem. Podwozie mi się uszkadza. Potem u mechanika majątek wydam na naprawę. Tak myślę, bo jeszcze nic nie naprawiałem. Na innym serwisie sobie zaleciłem serwis autobusu w tym zewnętrznym serwisie w warsztacie. Jestem umówiony za 2 dni dopiero. Ale myślę, że we właściwej grze sobie, czyli w tej, wynajmę mechanika i on będzie mi naprawiał. Dobra, wjeżdżamy. Zostawimy pasażerów. Wszyscy powinni nie wysiąść. Oni chyba tyłem wszyscy wysiadają. Czym się wydaje. Pozwól wysiąść wszystkim pasażerom. Tylko jakoś tak nikt nie wychodzi. Czy ja źle zaparkowałem? Może. Cena usługi 68, służki 1. Serio? Wysiedli? Okej. Ciekaw jestem, czy by bardzo gra się obraziła, jakbym tak wykręcił. No nie chcę mi się kółeczka robić. Czyli jedną stłuszkę mi zaliczył. Kierowca, który będzie jeździł teraz tą trasą, będzie chyba mniej wydajny albo coś, nie? Dobra, my tu w prawicę. Mam nadzieję, że na przeciwległym pasie nikogo nie ma. Zajeżdżamy na bazę. Zaparkuj na podwórku. Nie wiem, ja to zawsze tutaj lubię parkować. Wejdź do biura po certyfikat. Dobra. Jaki certyfikat? Otwórz harmonogram. Po ukończeniu zlecenia osobiście zostają atestowane. Możesz je przypisać, no. Dokładnie. Aha, X-em. I teraz wybieramy kolesia. Przypisujemy go do tego ISRU, tak? Idź do drugiego komputera. W sensie? Tego? Czy tego?
drugi komputer. To jest? Nie. Iść do drugi. Aha, dobra. Tu jest jeszcze komputer. Inwentarz. Klikając ten przycisk, zobaczy zapas przekąsek i napoju dla wycieczek. No ale chyba ja nie potrzebuję na razie inwentarza. Idź do szafki na dokument. Kliknij, żeby zobaczyć tę umowę. Ubezpieczenia pojazdów. Aha. I co to jest? Ubezpieczenie od strat. Usługi Wi-Fi. Fajne to. Tu mogę pokupować jakieś rzeczy, które mi się popsują, rozumiem. Ciekawe, co jest uszkodzone w tym busie, żebym tylko wiedział jakoś. Oczywiście to jest wielka tajemnica. Ubezpieczenie. Może bym coś podpisał? Kliknij w proponowaną umowę, aby ją podpisać. O co tu chodzi? Że 100%, a 30 zwrotu, czy jak? Nie kumam. Rozkminiam sobie później. Iść do kalkulatora w pokoju obok. Jakby nie można było tego dać w jednym okienku. Kliknij w ten przycisk, otrzymasz przegląd obecnych przychodów, dochodów. Jeśli chcesz poznać szczegóły swoich przychodów lub kosztów, kliknij przycisk. Obecna ilość 122, zyski ogółem 201, koszty. Dług rezydualny. Co to jest dług rezydualny? Tygodniowe wydatki 2900. Pensje 1300, stawki. Ja mam jakiś kredyt? Jak się spłaca kredyt? Twórcy. Aha, czy te 200 tysięcy to jest ten kredyt zaciągnąłem. Super. Czyli przybyłem na tą wyspę goły i wesołe. Statystyki. Kończone wycieczki, stracone wycieczki, kierowcy, pojazdy. Status autobusu 73, Wi-Fi 0%, wypadki 1, kontrola radarowa. Ok, no fajne statystyki. Wyjść na podwórko, iść do warsztatu, no byłem niedawno, no ale ok. Idź do komputera. Na prawo, właśnie. Co ja mam popsute? Wymiana oleju, zmiana opon. Nadwozie. No, trochę poobijałem. Na prawo to muszę mieć mechanika, tak? Nie masz żadnych wolnych pracowników. To wiem. Mogę zrobić naprawdę zewnętrzną. U innym sejwie to zrobiłem. I tam za parę dni zajechać. Ale chciałbym... Tylko, kurde. Jak ja bym to robił u siebie,
To musiałbym co, olej kupić, opony? Okładziny hamulcowe? Nie wiem. Rozszerzenie. Dobra, on teraz będzie chciał, żeby do jakiegoś magazynu pojechać. A ja się zastanawiam. Znaczy, zaraz kończę ten odcinek, ale chętnie bym zatrudnił sobie mechanika. Jak się skapnę. Gdzie tu się pracownika zatrudniało? To są umowy, tu są ten. Nie, to są umowy. Ha. Czyli pewnie nawet bym nie mógł, bo. Bo jest wyłączone, dobra. Hak ci smak. Trzeba samouczek skończyć, żeby się trochę usamodzielnić. To idę do bryki. Otwórz mapę. Dobra. I musimy jechać tutaj. To jest uj. Uj, uj, daleko. Więc myślę, że w następnym odcinku tam pojadę, a w tym chciałem pojechać do tego kontenera i pokazać, co w nim ciekawego jest. Też ponieważ go znalazłem. On jest jakby symbolem kółeczki na mapie. I każda taka kółeczka wymaga jakby rozwiązania jakiejś zagadki. Tu oczywiście sam nie rozwiązałem tej zagadki, bo zasadniczo próbowałem jakby złapać sens tego wszystkiego. Więc spojrzałem w internecie i tam koleś podał kod do tej kłódki, ale nie podał, jak się złamało ten kod, że on go znalazł w tym miejscu. On tutaj zadaje takie jakby pytanie, znajdź numery i posegreguje według odpowiedniego klucza, aby otrzymać kod. I pokazuje jakby okrąg, w którym dana wskazówka ma się znajdować. Więc trochę sobie pobiegałem. Że tak powiem, czasu trochę zajęło, ale znalazłem tutaj taką tablicę korkową. O, i są tutaj jakby numery 4815. I każda cyfra ma swój kolor. I tu po prawej jest niebieski, zielony, czerwony i fiolet różowy. I to oznacza jakby kolejność tych numerów, że niebieski to jest 4, potem mamy 1, 8, 5. A numer właśnie jest 4, 1, 8, 5. Powiem szczerze, że nie wiem, jak następne zagadki, czy one też takie będą, czy będą jakieś różne, ale kurde, nieźle się trzeba będzie naszukać tego. Inna sprawa, że kontenera nie trzeba otwierać, żeby przez ścianę wziąć te rzeczy. No ale okej. Taki robaczek mamy. 4, 8, 1, 5, chyba tak. Kurde. 4, 1, 8, 5. No i tu możemy sobie teraz pobuszować, czyli pozbierać kasiorkę. Trochę jej tu jest. Wskazówka, gdzie możemy... No, jakieś kasynowo. Tylko oczywiście ja wiedziałem o tym kasynie, kuźwa. Na innym save'ie dostałem wskazówkę, gdzie jest jedna część z tego samochodu do złożenia. Tu akurat wiedziałem, że to są jakieś zdjęcia. No idź, koleś. Weź tę kasę. Punkt umiejętności. Drugi punkt umiejętności.
Dobra. No to jeszcze przy okazji pokażę, jak się te punkty umiejętności rozdaje, chyba że gra mi nie pozwoli. Nie pozwoli mi, no to... To niech się wali. Łóźwa, koleś byś mnie przejechał. Dobra. No to tak to wszystko wygląda. Pojadę sobie teraz... poza odcinkiem pod ten... wynajem garaży. I tam zacznę jakby... drugi, trzeci w sumie odcinek. A potem zobaczymy, co tam będzie się... dalej działo w tym następnym odcinku. Zatem kończę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i gorąco zapraszam na kolejne niebawem. Jeszcze raz dzięki. Hej.